Witam serdecznie wszystkich. Jestem ze swoim asystentem, Fredem, dzisiaj. Właśnie od razu mam takie pytanie. Moi drodzy, proszę sobie przypomnieć, jak byliście zupełnie małymi dziećmi, zupełnie małymi, tylko się nauczyliście mówić, tak, rozmawiać. Rodzice, dziadkowie często pytali, jak mówię krowa? Mówiliście mu. Jak mówię kura? Mówiliście ko. I w ciągu pytali, jak mówię kura, kogut, indyk, tak? Jak mówię owca, jak mówię jeż nawet pytali, tak? I nie rozumieliście, czemu oni w ciągu pytają. I nie rozumieli, czemu вони постійно питають. Ви ж відповідаєте їм, так? І właśnie często pytali, jak mówię pies, tak? I co wtedy mówiliście? Że pies mówię hał, tak? A kiedy, uwaga, kiedy rodzice Polaków, dzieci z Polski, tak, pytają, jak mówię pies, oni odpowiadają, że pies mówię hał albo gał. Proszę sobie to zapamiętać, dlatego, że dzisiaj powtórzymy alfabet polski. W alfabecie polskim nie ma literki H, czyli nie ma tego dźwięku w ogóle. Nie ma tego dźwięku zupełnie. Jest tylko literka H albo G, tak? Na przykład. Jeżeli chodzi o literce H, takie słowa na przykład są hak, hak, tak, hamak, hamak, herbata, znacie to słowo? Herbata, czaj, tak, czaj. A jeżeli na przykład powiem teraz słowa na literkę G, na przykład głowa, uwaga, po ukraińsku голова, tak? Po polsku głowa, bo nie ma tego dźwięku, nie ma H, nie ma tej literki w alfabecie polskim. Gitara, czyli gitara. Jeszcze znacie to słowo gęć, husak, tak? Przypomnijmy jeszcze sobie dzisiaj literkę Z z kropką, tak? Pamiętacie? Na literkę Z z kropką istnieją takie słowa. Żaba, tak, jeż, jeża, pejzaż, pejzaż, pejzaż. A pamiętacie literkę O i N, tak? Anosowe i enosowe. Przypomnijmy sobie takie słowa. Książka, znacie to słowo? Z literką O, tak? Książka. Pająk, pawuk, tak? Pawuk, kąt, kut. A z literką N słowa. Ręka, ruka, tak? Bęben, baraban. Tępy. Tupy, na przykład tępy nóż. Tupy niż, tak? Moi drodzy, enosowe zależy od słów. Czasami tak brzmi, inkolo tak zwłóczy, jak M, a inkolo jak N. Zależy od słowa. Dobrze, tych reguł będziemy uczyć się później, kiedy będziecie starsze, tak? I proszę sobie jeszcze przypomnieć literkę sz, sz. Na przykład takie słowa z literką sz. Ślimak, świat, środa, tak? Środa, trzeci dzień tygodnia, tak? Środa. Dobrze.
ślimak, świat i środa. A literka F, która brzmi tak jak literka L między L a W. F, tak? Łąka, luch, łapa, Freda, łapa, tak? Lapa, łza, sloza. A czy pamiętacie literkę O z kreską, czyli U? Ołówek, ogród, ogród, tak? Ogórek, ogierok. A pamiętacie literkę N? Pamiętacie? Słoń. Tak, słowo pamiętacie. Kiedyś mówiliśmy słoń, liczba pojedyncza, a słonie liczba mnoga. I wtedy w słonie już ta literka bez kreski, a słoń z kreską. Proszę zawsze pisać każdą kreskę, każdą kropkę. Nie gubić nigdy. Słoń, koń, tak? Słoń, koń, zieleń. Z literką N. Moi drodzy, proszę sobie powtórzyć alfabet polski, tak? Przypomnieć te literki. Będziemy dalej mówić o nich. I dzisiaj mówiłam, nazwałam słowa. Może jakieś dla Was były nowe. Proszę sobie zapisać i nauczyć się tych słów. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa!